ja jestem bardzo poruszona tą w ogóle chwilą dzisiejszą, ponieważ ja skończyłam leczenie 14 lat temu. Chorowałam na raka piersi. Za tamtych czasów, tych moich końca choroby, leczenia, no nie było takiej idei, takiej inicjatywy, więc to jest bardzo piękne i nie zdawałam sobie sprawy, że te emocje pomimo tego powrotu do zdrowia dalej są takie żywe i że to jest takie ważne zadzwonić w taki dzwon i namacalnie pokazać, że to jest koniec. Jest kolejny etap w naszym życiu, a myślę, że to życie po chorobie może być naprawdę piękniejsze. Ta uważność na drugiego człowieka, ta wartość każdego dnia i to postanowienie takie, że skoro pokonaliśmy taką drogę i taką walkę, to walczymy o każdy dzień, żeby on był po prostu szczęśliwy. W tej chwili realizujemy projekt pod tytułem Onkotour. Od 6 lat jeździmy wokół Polski. W tej chwili mamy około 4000 km przejechane na rowerach. Każdego roku pokonujemy około 500 km w ciągu 7 dni. Jesteśmy grupą byłych pacjentów onkologicznych i osób związanych z ochroną zdrowia. Celem akcji jest pokazanie przede wszystkim życia po chorobie nowotworowej. Namawiamy do profilaktyki i robimy wszystko, żeby umożliwić wykonanie badań. Mówimy głośno o tym, że rak wcześniej wykryty staje się chorobą przewlekłą i bardzo duże znaczenie w tej chorobie ma czas wykrycia, czyli diagnozy i rozpoczęcia całego procesu leczenia. To nie jest straszna choroba, ale zachowajmy do końca czujność tak zwaną. Warto mówić o profilaktycznym badaniu, bo jest to cały czas jakiś taki temat tabu. Ludzie nie dbają o swoje zdrowie. To jest taki klasyk, o, nie pójdę do lekarza, bo jeszcze mi coś wykryje. A to właśnie o to chodzi, żeby wykryć, żeby rak im wcześniej wykryty, tym łatwiejszy jest do wyleczenia. I dajemy też jakby taką nadzieję, my pacjenci, byli pacjenci onkologiczni, bo też zmagałem się z nowotworem. No, chcemy pokazać, że po prostu można z tego wyjść i powrócić do takiego normalnego życia, takiego aktywnego życia, jak my tutaj sobie rowerkami jeździmy. Akcja związana z historią w ogóle tego dzwonu. Rozpoczęło się to wszystko w latach 90., gdy amerykański kontradmirał powiedział swojemu lekarzowi, który był właśnie jego lekarzem prowadzącym, prowadził radioterapię, że w momencie jak zakończy pozytywne leczenie onkologiczne, to w taki dzwon zadzwoni, bo historia pokazuje, że każdy marynarz, który schodzi z wachty, takim dzwonem dzwoni i tak właśnie powiedział, zakończę leczenie onkologiczne, zadzwonię w dzwon. I jest to taka symbolika wszystkich pacjentów onkologicznych, którzy zakończyli pozytywnie swoje leczenie onkologiczne, że w momencie, gdy czują, że jest to koniec, pokonali raka, wygrali walkę ciężką, trudną, zadzwonią i obwieszczą światu, tak, zwyciężyłem. Idea jest taka, że chcemy pokazać pacjentom obecnie onkologicznym i pacjentom po leczeniu onkologicznym, że życie nie kończy się na leczeniu i życie nie kończy się na chorobie, na diagnozie. Wiadomo, że to leczenie przebiega różnie, ale ono się kiedyś kończy i trzeba wrócić jednak do tego życia, które było przed chorobą. Ono jest wtedy trochę inne, trochę bardziej przewartościowane. I nam zależy przede wszystkim na tym, żeby pokazać, że jest wiele do zrobienia jeszcze po chorobie.